Witam Was ponownie w Ostrej po patelniach. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować bardzo szybko, prostą sałatkę z kuchni włoskiej. Mianowicie będzie to sałatka z pomidorów, mozzarelli i bazylii. Na tą sałatkę potrzebujemy dosłownie kilka składników. Będzie to ser, mozzarella, dwa pomidory, kilka liści bazylii, około 15, ocet balsamiczny, oczywiście oliwę z oliwek, sól i pieprz. Przygotowujemy to w ten sposób, że kroimy pomidory w dosyć cienkie plastry. Następnie obrywamy liście bazylii z gałązki. No i kroimy tak samo ser, mozzarellę, także w jakieś drobne paseczki. Zaczynamy od tego, że układamy najpierw pomidora. Później układamy ser, mozzarella i bazylię. I następnie robimy to samo ponownie. Pomidor, mozzarella i liść bazylii. Następnie po ułożeniu wszystkiego zabieramy się do posolenia i popieprzenia. Niedużo do smaku. Następnie musimy to popieprzyć. Niedużo, w sumie trochę. I na sam koniec dajemy to jeszcze octem balsamicznym i oliwą z oliwek. Po tym wszystkim resztę bazylii, która nam została, kroimy na drobne kawałeczki. Dosłownie na takie, nie musi być to bardzo drobno. I tą resztą posypujemy to, co wcześniej przygotowaliśmy. Sałatka, jak widać, już jest gotowa. Podajemy ją oczywiście z chrupiącym chlebem. Można go przygotować w piekarniku. Nie może być czerstwy, broń Boże. Na sam koniec chciałem Was zaprosić jeszcze tylko, abyście oglądali nas na Facebooku, no i oczywiście na YouTubie. Nazwa strony Oipop. Zapraszam i życzę smacznego.